Cześć, siemaneczko, witajcie. Właśnie dotarła nam do mnie długo wyczekiwana paczka z Bułgarii, zamówiona pod koniec lutego. Zobaczymy, jak się mają roślinki i co tam ciekawego dotarło. Dobra. Dobra, bierzemy się za rozpakowywanie. Jak widzicie, czarną folią zabezpieczone. Jest też taśmą sklejone. O, już widać zielone, już widać. O, proszę bardzo. Bardzo ładne roślinki. Już co nieco widać. Zobaczcie, tutaj mamy niesamowitą roślinkę, jest to dzika oliwka, u nas w handlu niedostępna, ale teraz że trochę przerwiemy kręcenie, bo po prostu, żeby nie tracić czasu na rozparcelowywanie tych wszystkich paczek, na koniec, jak już wszystko wyjmę, opowiem o każdej z roślin. No więc, rośliny już rozpakowane, jak widzicie. Zaczyna się robić ciemno, bo to już wieczór. I zaczniemy sobie od palm. Pierwsza z tej strony to jest Livistonia australis, z tego co pamiętam. Przepiękna palma, no nie jest tak odporna na mrozy, bo ona tylko kilka stopni przymrozku znosi, ale bardzo ładna, do dużej donicy, naprawdę przepiękna palma. Tutaj w Waszyngtonie robusty, dwie sztuki, jedna jest dla mnie, jedna jest dla Maćka z kanału Ogród Macieja, rośliny egzotyczne pewnie kojarzycie. Tutaj mam jeszcze dla jednego z widzów dwie figi, figę Izmir i miczurińską, tak, albo jakąś inną jeszcze. Ta miczurińska. Także dwie figi i oliweczkę mrozoodporną. Wszystko wysoce mrozoodporne. No i dla siebie zamówiłem Dasyliron. Trzeba bardzo ostrożnie z tą rośliną, ponieważ liście są bardzo ostre. Łatwo się zranić. Tutaj granatów. Dwie sadzonki w różnych odmianach. To jest odmiana Petrich 5. Mrozoodporne granaty do minus 21 chyba, albo do minus 18 stopni. Już widzicie w liściach. Tutaj cynamonowiec kamforowy. Ten sam, z którego się właśnie zdziera korę. Wytwarza się te cynamonowe laski. I ta roślina również jest, słuchajcie, dość mrozoodporna, do ponoć do minus 12 stopni. Jak widać, już ma nowe przyrosty, trzeba będzie ją do nowej donicy przesadzić. No, raczej w grunt tej rośliny nie posadzę u nas, ale myślę, że do uprawy doniczkowej jak najbardziej. Tutaj bardzo ciekawa roślina, dzika oliwka, zobaczcie, to jest naprawdę pokaźnej wielkości krzew. W tej chwili 1,50 m wysokości, już w kwiatach, zobaczcie, kwiaty takie same jak u oliwki, liście też, także bardzo fajna roślinka i zrobi taki naprawdę fajny śródziemnomorski klimacik. No i mirty, trzy odmiany mirtów, klasyczny zielony o drobnych listkach, wariegata z dużymi liśćmi i wariegata o drobnych liściach, także naprawdę bardzo ciekawe, fajne rośliny, ciężkie do zdobycia u nas. Mam nadzieję, że będą rosnąć pięknie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.